Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale, na odcinku albo w odcinku 10 moich vlogmasów. Ja się witam znowu z kawą, ciepłą kawą, pijecie mi czas taką kawę, wybieram, piję skinny vanilla latte, która jest dla mnie najlepsza, poczekajcie. Tydzień zakończony, 55 godzin zrobione, już dzisiaj słuchajcie. Ja naprawdę, jak jest styczeń i cały ten rok, to nie piję Red Bulli, ale dzisiaj wstałam, pierwsze co Red Bull. Zanim zaczęłam pracę Red Bull, przerwa Red Bull, po prostu tylko to mnie dzisiaj trzymało przy życiu. Już miałam taki moment, że już schodziłam po prostu. I wiecie, normalnie, jak jest jakiś normalny, zwykły dzień, gdzie jesteście zmęczeni, zaczął nas pracy powiedzmy. Zawsze jest ktoś, kto ma dużo tej energii i tak jakby daje tą energię. Gorzej, jak wszyscy są już wykończeni, tak jak nas jest teraz. Każdy jest tak zmęczony, że już każdy chodzi jak zombie, każdy po prostu, wiecie, tylko ziewa, Red Bulle, kawy i tak dalej. Boże, jeszcze tylko tydzień i tylko tego się trzymam. Ale nie chcę już gadać o pracy, już skończony jest ten tydzień i dwa dni, chcę po prostu o tym zapomnieć. Chciałam Wam powiedzieć, że przyszły moje papiery. Moje papiery mojego psiaka. Pamiętacie, jakiś czas temu mówiłam Wam, że co tydzień, co piątek wybieram sobie jakąś tam organizację i wpłacam jej pieniążki, po prostu, żeby coś zrobić dobrego. A tutaj w Anglii stwierdziłam, że zrobię sobie adopcję, sponsoring pieska, który kiedyś tam pomoże osobie niewidomej, ponieważ jest coraz więcej osób niewidomych, niestety. Dostałam list, w którym po pierwsze pokażę Wam różne rzeczy, jest tam list powitalny, a powinien być kalendarz, kalendarz taki na ścianę, jednak kalendarza jeszcze nie ma, ponieważ mają pewne problemy, ale jest napisane, że kalendarz dojdzie w styczniu, także nie ma tragedii, są jakieś dziwne kartki, koperty, jakby się chciało płacić po prostu czekami, ja płacę normalnie. Jest taki, słuchajcie, albumik na guide dog. I tutaj właśnie później to można sobie w ogóle powiesić. Są różne fun facts na temat psów. Czy wiecie, ile jest właścicieli psów? I tutaj wiecie, wpisuje się po prostu dzień pierwszy, update, drugi, trzeci, czwarty. I tak dalej. Także wszystko w takim albumiku. Jest oczywiście opisane, jak to wszystko działa. Nasza pomoc i jak to pomaga ludziom. Jest taki certyfikat. Że adoptowałam tego pieska, że adoptowałam, że jestem, zgadzam się, bycie sponsorem i... A! Magnes mi spadł. Jest magnes na lodówkę z imieniem Ginger, bo tak się mój piesek nazywa i właśnie z nią. Teraz poleci na lodówkę i to jest mój pies Ginger. Mój pies, który sponsoruje. Jest po prostu przesłodka. I z tyłu są informacje, jak się piesek nazywa i tak dalej. Mam oczywiście unikatowe hasło na Facebooka do grupy zamkniętej, gdzie mogę oglądać codzienne update'y i zdjęcia, jak ona rośnie, oraz filmiki z jej treningów, żeby cały czas widać, jak ten piesek się rozwija. I jest to najbardziej popularna organizacja pomagająca zwierzęt, pomagająca wytrenować po prostu psy dla osób niewidomych. Także taki jest mój pierwszy update. Fajnie, że to doszło. Cieszę się i fajnie, że będę mogła komuś jakoś pomóc. A jakie są plany na weekend? W piątek, nie jutro jest piątek, w sobotę. O 9 rano mam rzęsy, a o 16 mam paznokcie. No po prostu masakra. Nie lubię robić tego samego dnia, ale nie było innych terminów, bo ja też cały czas teraz pracuję. Kosmetyczka, do której chodzę, też miała bardzo dużo klientów, także ja się trochę za późno obudziłam, bo ja zawsze bukuję appointment, na przykład jestem i bukuję następny, zamiast na święta zabukować sobie wcześniej, wtedy mogła datę wybrać. No ale trudno, ważne, że miejsce jest, bo paznokcie trzeba już odświeżyć. I co, no pójdę zaraz ćwiczyć, chociaż jestem tak zmęczona, ale dam radę, bo zrobię sobie reset od treningów. Ja wiem, że ja resety robię raz na dwa miesiące, ale reset sobie zrobię w sobotę właśnie, bo jak te rzęsy mam rano, a po rzęsach ja nie lubię ćwiczyć, ponieważ chcę, żeby ten klej się dobrze, wiecie, przykleił i tak dalej. Zresztą, wiecie, o 9 te rzęsy, tak w międzyczasie między rzęsami a paznokciami ćwiczyć, tak średnio, także sobie odpuszczę. Nic się nie stanie, jak jeden trening nie będzie zrobiony. A jutro po prostu chcę się wyspać i to jest mój numer one.
numer one. A jeszcze nie odpisałam na komentarze, bo dzisiaj nawet tak byłam zwalona na przerwach, że zawsze jak byłam na przerwach odpisuję, tak nie odpisałam. Dlatego mam zamiar głównie mój trening dzisiaj zrobić bieg w miejscu, po prostu żeby się troszeczkę rozbudzić, a potem trochę pajacyków i tak dalej. Taki mój własny trening i dzięki temu będę mogła po prostu do Was odpisywać. Jak ja Wam odpisuję na komentarze, bo często się pytacie, jak wybieram, które vlogmasy oglądam. Dla mnie zawsze pierwszeństwo mają osoby, które oglądały mnie. Czyli na przykład, jeżeli ogląda mnie, ktoś mi napisał komentarz, ja na niego odpisuję, od razu sprawdzam, czy ktoś ten dodał nowy film, bo czasem dzwoneczek można przeoczyć, szczególnie, że ja mam dość dużo tych dzwoneczków i czasem, wiecie, gdzieś tam się zawinie. Robię sobie screenshot, że do tej osoby muszę iść i robię tak z każdym komentarzem i później właśnie oglądając, najpierw patrzę na te losowe, bo zazwyczaj te losowe, które mi YouTube pokazuje, są właśnie tymi vlogami, które ja chcę obejrzeć i sobie kasuję po kolei zdjęcia i to są osoby, które zawsze w pierwszej kolejności oglądam, bo uważam, że jeżeli ktoś poświęcił mi czas, żeby ten filmik obejrzeć, to ja też powinnam ten czas poświęcić dla niego, także te osoby są pierwszymi osobami. Kolejna rzecz, to jest tylko na temat oglądania, jak oglądam vlogmasy. Pytałyście mnie, jak tam się sprawdzi nasz cudowny płyn do kąpania. Słuchajcie, dolałam tego za dużo na pierwszy raz i powiem Wam, że nalałam pół butelki, myśląc, że tej wody jest bardzo dużo. Tak waliło. Wyszłam z łazienki na minutę. Co zrobiłam? Dodałam soli, dodałam kulek i dodałam Buff Fizzer i od razu było lepiej. Faktycznie czuć było, że ta kąpiel jest jakby lecznicza. Czy relaksująca? No już później była, jak ten zapach zszedł. Fakt faktem, nogi przestały mnie w ogóle boleć i plecy o 70% mniej. Nie wiem, czy jest to zasługa tego produktu, czy jest to zasługa gorącej wody, ale naprawdę to była spora różnica. Ale tak czy siak, zużyję resztę jutro i nie kupię tego produktu. To na pewno. Drugim produktem, o którym mnie pytaliście, to jest ta pasta do zębów, która bardzo Was zaciekawiła. Pasta jest rewelacyjna. Słuchajcie, póki co, jak użyłam jej wczoraj wieczorem, od razu widziałam różnicę. Ale mówię, wiecie, no wieczorem zawsze będzie widać różnicę, no bo jesteśmy po kawie, jesteśmy po jedzeniu, to te zęby będą bielsze. Ale dzisiaj rano, jak myłam zęby, znowu zobaczyłam, tym razem bardziej minimalną różnicę, ale zauważyłam. W dodatku te zęby są fajne w dotyku. Także póki co, ten produkt jest naprawdę fajny i też nie jest mocny w miętę, co jest coś, co mi bardzo odpowiada. Może nie czuć tego kokosu, ale on jakby niweluje zapach, smak tej mięty. Także póki co jestem zadowolona, będę nadal testować i dam Wam update za parę dni i Wam powiem, czy widzę dalej tą różnicę. A jeżeli chodzi o szminkę, która mega Wam się spodobała z Revolution, niestety one nie mają kolorów. Sprawdziłam całość i niestety tego nie ma. Nie wiem ani numerku, ani nazwy. To jest naprawdę jakaś, mi się wydaje, że nawet ten kalendarz jest z tamtego roku. Wcale bym się nie zdziwiła, jakby te szminki nawet nie były sprzed 2 lat tak naprawdę. Bo to kto to wie, co oni tam wkładają w te kalendarze. Także niestety nie wiem, jaki to był kolor. I kolejna rzecz, te Buff Fizzers. Ja uwielbiam tą Kate Kingston. Ten właśnie kalendarz, ale po prostu ona powinna zostać przy robieniu kremów i błyszczyków, bo robienie kul w ogóle jej nie wychodzi, także nie polecam. Ale dobra, bo już się rozgaduję, napiję się łyka kawy, poczekajcie. O Jezu, jaka dobra. I jedziemy z tym koksem. Dzisiaj jest 10. dzień, mam ochotę zacząć od tego kalendarza dzisiaj. I już przechodzimy na szybko do otwierania. Jezu, tak się cieszę, że jest łyki, tak się cieszę. Doktor Organik, czekajcie, coś fajnego jest chyba. Doktor Organik, produkt 50 ml, Advanced z witaminą C, żel nawilżający. Ten produkt zawiera minimum 70% organicznych produktów. Chciałam zobaczyć, jest tutaj guava, witamina C, aloe vera, kokos, olej kokosowy, shea butter. Okej, czyli jest napisane, że trzeba po prostu tym się smarować i powtarzać jak często się da. Ale wiecie co, nie jest tu, ja nie wiem, no jest to napisane, że ja myślę, że to jest do twarzy. Pewnie u Kingi się tego dowiem, bo ja jak zwykle nie wiem nic. Ale powącham, ja lubię teraz wąchać, że... O, powiem Wam, że nie jest źle. On nie pachnie?
ładnie pachnie nawet na skórze, to nie jest jakiś świeży zapach, taki, nie wiem, albo nie, może nie tak zarąbiście pachnie, ale jest okej. No jestem ciekawa, słuchajcie, skóra wydaje się fajna i delikatna, także to fajny produkt, z tego produktu jestem zadowolona, ja widziałam w paru sklepach, widziałam nieraz na wystawie ten krem i byłam go ciekawa, tego żelu, kremu, jak tam kto woli, także z tego produktu w dzisiejszym odcinku jestem zadowolona. Dobra, jedziemy z tym koksem. Może Katie, przydałby mi się krem do rąk. Proszę, żeby był krem dzisiaj. Dziesiąteczka. Muszę wysoko trzymać. Liquid soap, czyli znowu mamy mleko w płynie. Jezu, co ja powiedziałam? Mleko w płynie mamy. Mamy mydło w płynie. Czekajcie, ja po prostu otworzę to tak. Mam paznokcie albo za długie, nie wiem co się dzieje. Wiecie, że te produkty na początku wychodziły naprawdę fajnie, a teraz po prostu jakaś masakra. Liquid soap sweet aragawa, ale wiecie co, tamto było większa, to jest maciupieńkie. Także trochę słabo, fajny ten jeżyk, ale malutkie, no tak średnio mi się to podoba. 15 ml. Słuchajcie, jak zaczęła dobrze, jak zaczął się dobrze ten kalendarz, tak teraz troszeczkę idzie w dół. Także średnio jestem zadowolona z tego produktu. Dobra, przechodzimy do dziesiątki w Revolution. Tutaj zapomniałam sobie sprawdzić, chciałam po prostu, o, coś małego. Nie lubię małych rzeczy. Ponoć małe cieszy, ale... Co tu jest? O Jezus, co to jest? Zobaczcie, jaki tusz do rzęs. Jezus, jaki papucienki. Ale w sumie przyda mi się na dolne rzęsy. Myślę, że fajnie się je domalować. Jezus, ja jestem nienormalna. Słuchajcie, to nie jest tusz do rzęs. To jest brown, wiecie, do zrobienia brwi żelem. O, bardzo fajne, lubię te żele. Także jeszcze lepiej, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę z tego produktu. Fajnie, fajnie. Dzisiaj nawet lepszy ten Revolution niż ta Kate. Zobaczmy, może dzisiaj jakaś szmineczka by się przydała, ale jest tutaj coś długiego. To znaczy, że to będzie produkt w tubce. Born to Glow. Co to jest Born to Glow? Bo już mieliśmy Born to Glow z tym kalendarzu. I znowu to jest to samo. Born to Glow Liquid Illuminator. Tylko, że... Czekajcie, bo ja dzisiaj rano użyłam tego, który miałam w poprzednim okienku. Jestem ciekawa, czym one się różnią. Chyba tylko jakimiś odcieniami. Bo ten jest napisany jeden Sunbeam, a drugi jest Gleam. Czyli tamten jest jaśniejszy, a zobaczmy ten. Aha, no tak, inny kolor. Po prostu rozświetlacz wpłynie, ale o innym kolorze, ale też jest... O, zobaczcie. Bardzo ładny, no ale wolałabym szminkę. Dzisiaj, wiecie, chyba ciężko mi... ciężko mnie dzisiaj zadowolić. Dobra, zostały nam 3 kalendarze. Zobaczmy, czy komuś innemu się uda, bo na razie to tak... Tak średniawo wam powiem, dzisiejszy dzień jest. Tutaj znowu jest coś małego. O, masakra. Tutaj mamy Perfect Pair Lip Care. Czyli produkt do ust, ja go kiedyś miałam, on bardzo fajnie nam te usta, że tak powiem, uspokaja i w ogóle. Jednak to nie jest produkt, który ja jakoś tak bardzo lubię, także odkładam go. No nie jestem zadowolona. Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj to nie jest mój dzień. Zostawię sobie Look Fantastic na koniec, bo mam nadzieję, że chociaż on jest, bo jest duże okienko. I tu też jest duże okienko. Soap and Glory, nie zawiedź mnie. Nie zawiodło mnie, są Winglory. Dobra, najlepszy produkt póki co. Maska nawilżająca. Dla... O Boże, zaraz kichnę, nie chcę. Przepraszam. Bright and Beautiful. Maska z firmy Soap & Glory.
Wiecie, że chyba maski z Soben Gry nie miałam. Nie pamiętam, czy miałam w tamtym roku w kalendarzu. Przypomnijcie mi, dziewczyny, które miały, bo ja naprawdę nie pamiętam testować tej maski. Mega się cieszę. W końcu, alleluja, dobry produkt. No i teraz mamy dziesiąteczkę z Look Fantastic. Ciężkie, może jakiś body butter. Nie, zleciało. Ja mam dość. A, tu jest z Ritualsa, słuchajcie. Celebrate each day body scrub. Organiczny rys. Organiczny rys. Organiczny ryż z wiśnią. O, zamknięte, ale za ciekie. Jezu, jak się cieszę. Jak się cieszę akurat z Ritualsa. Dobra, dwa ostatnie produkty uratowały, słuchajcie, wszystko. Nie wiem, ile tu jest. Tu jest 125 gramów, aż muszę powąchać, ale Ritualsa każdy zna. O, jak pachnie. O Jezu, jak pachnie. O Jezu. Ale pachnie. No mega jest. I jest fajny, bo jest taki grubszy, bo o Jezu, no boski jest. No zakocham się. I zginęłam. Zginęłam. Mega się cieszę. Mega, 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 mega. Także dwa ostatnie produkty uratowały dzisiejszy dzień. Aż chyba widać, że energia mi powróciła. Słuchajcie, jeszcze nie kończymy, bo tak, teraz pokażę Wam produkty, ocenimy oraz wybierzemy sobie zestaw, zwycięzcy zestawu maseczkowego, ponieważ czas był do czwartku do zgłoszenia się osoba, która wygrała. Niestety ta osoba się do mnie nie zgłosiła, także szukamy dalej. W ogóle tak patrzę, naprawdę dzisiaj źle wyglądam. Tak mi pisaliście ostatnio, że tak ładnie wyglądam, a tu dzisiaj Wam pokażę, nie wyglądam tak ładnie. I znowu zaczynam łapać rypę. Także słuchajcie, już moją facjatę widzicie ostatni raz. Ja teraz otworzę jedno pudełko poza anteną. Kolejne to już będzie chyba szósty filmik dla Was, a kolejne pudełka idą. Boże święty. A ocenimy to. Otworzymy pudełeczko. Nagramy zwycięzcę. Ja muszę dzisiaj poćwiczyć. Muszę się umyć i poszukać sobie kolejnych szminek z zamówienia Banana Beauty, bo mam z koleżanką ochotę zrobić inne zamówienie z bardziej przemyślanymi kolorami. Nie mogę mówić, ja nie umiem mówić. Kolorami szminek, chciałam powiedzieć szpilek. Dobra, już nie gadam, zaraz się widzimy. Kochani, tak na szybko, wiem, że jest bajzel. Zaczniemy sobie od najmniej do najwięcej. A te dwa produkty dostało ode mnie po punktów 5. Bo to jest takie tajni, słuchajcie, że ja nie wiem, czy to jest funta warte, ten liquid soap. Ja to wezmę ze sobą pewnie na naszą podróż, jak pojedziemy po prostu na Nowy Rok. Ale nawet, słuchajcie, to jest pewnie na jeden dzień dla 4 osób, bo to jest takie maleńkie. No i to już miałam, także trochę średnio. Wolałabym jednak nawet mały kremik niż właśnie to. To, kochani, koszt tego to jest 10 funtów, aż byłam w szoku. Więc no zadycha jest fajna, ale mi się po prostu nie przyda ten produkt, dlatego właśnie punktów 5. Born to Glow, ogólnie mi się to przyda, bo to jest fajnie, daje taki odcień, inny jest niż ten, który był, jego koszt to 4,50 i dałam mu punktów 7. Tutaj mamy punktów 8, to jest ten kremik, ten krem kosztuje funtów 11, ten żel. Advance Vitamina C. Jestem go bardzo ciekawa, bo są, czytam teraz opinie szybko, plusy i minusy. Także może nie teraz, nie chcę ryzykować na wyjazd, że mi coś wyskoczy, ale całkiem spoko produkt, wegański, dlatego daję mu punktów 8. I temu żelu na brwi, do żelu, no nie wiem, nieważne, daję 8 punktów, funta go oceniam. No i te dwa produkty, przedstawiać ich nie trzeba. A maseczka oczywiście punktów 10, koszt jej to jest 4 funty i mamy tutaj Rituals, ten scrub, to jest pół full size'a, koszt 8 funtów, full size kosztuje funtów 16. Także oczywiście to są moje dwa ulubione produkty, jeżeli coś bym miała odrzucić, to bez zastanowienia ten liquid balm, a tutaj, jeżeli chodzi o mojego faworyta, jest ciężko, bo to są tak dwa zarąbiste produkty, ale przepraszam, wybiorę scrub tylko dlatego, że jest po prostu warty więcej, ale byłoby mi się ciężko, bardzo ciężko rozstać z tą maseczką. A teraz wybierzmy sobie zwycięzcę ponownie maseczek i będę się z Wami żegnać. Dobra, kochani, wybieramy
Pamiętajcie, że trzeba było podać słowo maska. Także jedziemy. Kto wygrał maskę? Elutek YouTube. O Boże, ile tutaj jest, jaki piękny komentarz. Teraz trzeba zobaczyć, czy jest w środku kupiony to. Ok, niestety nie ma tutaj. Elutek, czemu nie napisałaś maska? No niestety, także szukamy dalszą osobę. Pick another winner. Szukamy, 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 szukamy. Słowa maska. Justynka, Justynka. No to udało ci się, że obydwie, że obydwa kupiłaś po 15 funtów. Maska jest super. Pozdrawiam serdecznie. Nasze słowo konkursowe jest maska. Także Justynka, Justynka, proszę cię, zgłoś się do mnie i powiedzmy, że czas masz do. Ja nie mogę niestety tyle czekać, słuchajcie, bo później się będę bujać, ja chcę zrobić nowe rozdanie i go nie mogę. Także powiedzmy, że masz czas do niedzieli, do wieczora, żeby się ze mną skontaktować. Jeżeli nie, to w poniedziałek wybieramy kolejną osobę. A ja teraz już kończę. Gratuluję, kochana, i widzimy się już niedługo.